Mamy do pomnożenia takiej liczby 3 razy 0,25 albo 3 razy 25. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i sprawdzenia, czy potraficie obliczyć to samodzielnie. Ok, w takim razie zróbmy to teraz razem. Zróbmy to na kilka różnych sposobów. Wykorzystajmy różne strategie mnożenia. W przyszłości nauczycie się bardziej typowego sposobu, tak zwanego mnożenia pisemnego, ale w tym filmie skupimy się na strategiach pomagających zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi w mnożeniu ułamków dziesiętnych i jaki ma to związek z mnożeniem ułamków zwykłych. No to do dzieła. Pierwszy sposób może być taki: najpierw przepiszemy ułamek, używając słów 3 razy 25 setnych. Jeżeli mamy 25 czegoś, to ile to będzie 3 razy 25 czegoś? Ile to jest 3 razy 25? 2 razy 25 to 50, 3 razy 25 to 75, czyli to będzie 75 tego czegoś, co mnożymy, czyli 75 setnych. I to jest wynik, zapisany częściowo słowami. Jak to zapisać w postaci dziesiętnej? 75 setnych to 0,75. Drugi sposób na ogarnięcie takiego mnożenia to zapisanie ułamka dziesiętnego jako ułamka zwykłego, czyli 3 razy 25 setnych. Te sposoby zapisu są równoważne, oznaczają dokładnie to samo. Ile to jest 3 razy 25 przez 100? Możemy powiedzieć, że jest to 25 setnych plus 25 setnych plus 25 setnych 3 razy 25 setnych. Albo, że jest to 3 razy 25 podzielone przez 100, czyli, że jest to 75 przez 100, czyli jak poprzednio 0,75. Gdybyśmy chcieli zapisać to, co właśnie zrobiliśmy w sposób bardziej formalny, jako mnożenie ułamków zwykłych, to byłoby to 3 przez 1 razy 25 przez 100. Mnożymy liczniki i otrzymujemy 75 mnożymy mianowniki i otrzymujemy 100. W każdym z tych przypadków otrzymujemy ten sam wynik 75 setnych. Możemy to zrobić jeszcze inaczej. Możemy stwierdzić, że 25 setnych to to samo co 1 czwarta. Czyli 3 razy 25 setnych to to samo co 3 razy 1 czwarta. Z czasem, będziecie na pierwszy rzut oka widzieli, że tak zapisany ułamek dziesiętny 0,25 25 to po prostu 1 czwarta. 3 razy 1 czwarta to 3 czwarte, czyli 3 przez 4, 3 czwarte. Wszystkie te ułamki albo sposoby zapisu są równoważne. 3 czwarte można zapisać jako 75. Zróbmy teraz trochę trudniejszy przykład. 0,4 razy 0,3. Zatrzymajcie film i spróbujcie sami. Podpowiem, że możecie te ułamki zapisać jako ułamki zwykłe. No dobra. Możemy 0,4 zapisać jako 4 dziesiąte albo jako ułamek zwykły 4 przez 10. 4 dziesiąte. Tak samo 0,3 3 dziesiąte i jako ułamek zwykły 3 przez 10. Możemy takie mnożenie ułamków zwykłych zinterpretować jako 40 z 3 dziesiątych, albo 30 z 40. Albo bez względu na interpretację po prostu pomnożyć tak jak najczęściej mnoży się ułamki zwykłe. Widzieliście to już prawdopodobnie w jednym z wcześniejszych filmów. Mnożymy liczniki i otrzymujemy 12, mnożymy mianowniki i otrzymujemy 100. 12 setnych. Jeżeli 12 setnych zapiszemy teraz w postaci dziesiętnej, to będzie to 0,12. 0,12 12 setnych. Może zauważyliście już, w końcu to nie jest pierwsze mnożenie, jakie wspólnie wykonujemy, że 12 to 3 razy 4, z tym, że mamy tutaj dwa miejsca po prawej stronie przecinka. Ale wiąże się to bezpośrednio z tym, że tutaj mamy jedno miejsce po przecinku, i tutaj również mamy jedno miejsce po przecinku. Jedno i jedno to razem dwa miejsca po przecinku. Tak to właśnie działa. Jest to pewna wskazówka dotycząca tego, jak można w prostszy sposób mnożyć ułamki dziesiętne, ale głównym celem tego filmu jest najpierw możliwość przedstawienia ułamków dziesiętnych. Na różne sposoby, na przykład jako ułamków zwykłych, a dopiero potem mnożenie w prostszej postaci, i na koniec znowu zamiana na postać dziesiętną.